Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ubieramy. Dzisiaj to nie ktoś jest u nas gościem, tylko my jesteśmy gośćmi u pewnej bardzo ważnej w naszym życiu osoby, u mojej mamy. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak ubrać osoby w różnym wieku, o różnych sylwetkach. I moja mama się co prawda nie zgłosiła, ona troszeczkę została jakby przez nas zaproszona przymusowo, bo jesteśmy u niej na świętach i poprosiliśmy ją, aby wystąpiła i dała inspirację innym kobietom, które mają, mogę powiedzieć na przykład? 60 plus. Tak, 60 plus, obiecałam Wam, że pokażę Wam też i takie osoby. Okej. Wiem, że o sobie jest mówić bardzo ciężko, bo samej mi na początku tak było, więc zrobię mały wstęp. Moja mama kiedyś była tancerką, zawsze miała mega zgrabne nogi i była mega zgrabna, to jej do dzisiaj zostało, więc moimi kreacjami staram się te nogi jej pokazywać, ale oczywiście w taki sposób, żeby to też ją nie krępowało i nigdy nie mogłam zrozumieć tego, jak byłam młodsza, że mama tych nóg nie chciała pokazywać, bo uznawała, że ma za chude. Bo całe życie tak myślałam, że są właśnie za chude. A wszyscy jej zazdrościli, łącznie ze mną, bo ja niestety nogi odziedziczyłam po tacie. Dobrze, że wąsów po nim nie odziedziczyłam. Na tatę mówimy Gianni Wąsacza. Dobrze, że tata YouTube'a nie ogląda, bo bym miała szlaban na komputer. No ale fakt jest taki, że mama pomimo tego, że ma 60 lat, dalej zachowała fajną sylwetkę i tylko jak rzuciła palenie, to trochę w talię poszło, nie? No to wtedy poszyłam jej takie sukienki, które talię troszeczkę bardziej maskują i koszulę. Zresztą kiedyś Wam opowiadałam zarówno w odcinku, jak szykowałam kolekcję, że pierwszą koronkową sukienkę do królowej bajki, jaką zrobiłam, to była dla mojej mamy, która ubierała się na ślub mojego brata. Była chabrowa sukienka, później pokażemy. Teraz mama jest w koszuli, którą też dla niej uszyłam. Powiedz, gdzie w niej chodzisz? Jako, że jestem nauczycielką i pracuję z dziećmi małymi, klasy 1-3, najwygodniejszy strój dla mnie to tak jak właśnie jest. Koszula, dżinsy, trampki. Mama ma dużo takich kolorowych kreacji i właśnie chciałam powiedzieć, że nie ma takiej złotej zasady, że jak masz 60 lat, to musisz nosić to, a czegoś nie możesz. Nie ma też, nie ma takiego poradnika, że w danym wieku trzeba to, a tego nie można. Po prostu mama moja ma taki styl życia, ma taki tryb życia, że po prostu ubiera się dosyć kolorowo, ubiera kwiaty moje, które ja dla niej projektuję, dlatego że ona pracuje z dziećmi i myślę, że tym dzieciom też jakoś jest w tej szkole, dzięki temu, że mama jest barwną postacią kolorową, fajnie uczy, jest przez nie bardzo kochana i lubiana, zresztą moja mama też była kiedyś trenerem zespołu, gdzie mnóstwo dziewczyn tańczyło, one wszystkie je kochają i po prostu wiem, że do mojej mamy to pasuje, bo jest taką bardzo fajną osobą. Wiem, że nie każde osoby w wieku 60 lat będą się dobrze czuły w takich kreacjach, jak moja mama się ubiera. Nie każdy też mają taką sylwetkę, zdaje sobie z tego sprawę. Ale to jest taki jeden z przypadków, który chciałam Wam pokazać. Właśnie przypadek mojej mamy, która jest zgrabna, fajna. Chciałabym, żeby była dla Was inspiracją, że w każdym wieku można wyglądać fajnie, zgodnie z tym, jak się czuje. Myślę, że moja mama nie czuje się na 60 lat, prawda? To znaczy tak, jak się ma taką córkę, to nie można się czuć na 60 plus, bo niestety już niedługo będzie więcej niż 60 za niecałe 2 miesiące. A to czerwiec zaraz? Lada moment, będzie czerwiec. A to właśnie, że dostaje takie barwne, kolorowe sukienki, jak gdyby mnie zmuszają do tego, żeby nie odczuwać tego wieku. Ja lubię być szalona. No dobrze, no to ja też wolę być szalona. Jesteś. Za kamery Dominik powiedział, jesteś. Nie wiem, czy było słychać. Okej, okay, a jak mamy propozycję no, dzisiaj? Tak, ja zrobiłam przegląd mamy szafy i tam faktycznie jest mnóstwo rzeczy ode mnie. No prawda jest taka, że ja projektowałam dla mojej mamy od najmłodszych lat. Mam dla Was nawet niespodziankę i dowód na to. Później Wam pokażę. Tak więc w tej szafie jest bardzo dużo rzeczy ode mnie, nawet z czasów jak jeszcze studiowałam, jak nawet jeszcze ledwo potrafiłam szyć, czyli zanim studiowałam, bo tak naprawdę ja szyłam jak babcia mnie uczyła, odkąd byłam dzieckiem. No i wybrałyśmy kilka takich propozycji, które mama najbardziej lubi i abyśmy się troszkę zmieścili w czasie, bo wiadomo, nie będziemy tutaj 2 dni siedzieć opowiadać o sukienkach, bo szafa jest tak pełna, że nie wiem, w ogóle jak kiedyś moje muzeum wstanie, to chyba jej szafa będzie tutaj najlepszym takim przekrojem twojej twórczości. Tak. No tak, dokładnie. Mama ma wszystko z każdej kolekcji, tak jak powiedziałam, nawet z tych takich czasów, gdzie nie powinniśmy nic pokazywać, więc pokażemy to, co mama lubi najbardziej. Ale wszystkie są. Nie znalazłaś może, ale są wszystkie pochowane. Ale je znalazłam.
Wiecie, co ja znalazłam? Później Wam pokażę. Mam dla Was taki bonus dla tych, co... To też mama przepołuje. Co mnie lubią. Później Wam pokażę, ponieważ to są moje pierwsze rysunki, moje projekty. A może Wam już teraz od razu pokażę. To jest mój wymarzony ślub z moim księciem z bajki. Bardzo proszę. Rysunki powstały ponad 30 lat temu, więc miejcie oko przymknięte. Jak widać, ja mam swój ulubiony kolor pomadki. Mój książę Dominik to nawet podobny jest, ma też tak długie nogi. No i ja jestem w koronie, widzicie, teraz królowa bajka, prawda? Od dziecka. A tu bardzo dziękuję Paulinie i Ewie, że mi pozowały przez 40 minut. I je narysowałam, wierne to było odzwierciedlenie. To jak widać, znowuż jestem ja i znowuż jestem ja. Mama, gdzie są te twoje rysunki? A no, to jest projekt na przykład dla mojej to mamy. Jestem ja, tak. To jest moja mama i ona jako księżniczka idzie w pochodzie pierwszomajowym. Jedną z ulubionych kreacji dzielnych mojej mamy jest bluzka z kolekcji Felicita, prawda? Tak, moja ulubiona. Mam jeszcze jedną króciutką, a tą taką tunikową, która bardziej tuszuje moje niedoskonałości, które w tym wieku niestety pojawiają się tu, w tej okolicy troszkę. Bardzo ją lubię. Czekam tylko, kiedy są ciepłe dni, a nawet zimą też, bo zakładam, bo mam ciepłą klasę, więc wystarczy sweter pod kurtkę, potem ją zdejmuję i mogę być dalej kolorowa i nawet zimą mieć trochę lata i szczęścia. I jeszcze chciałam tylko dodać, że te kolorki bardzo fajnie rozświetlają cerę. Są przez to, że jest tutaj troszeczkę różnych kolorów, ten kwiat nadaje wielu osobom takiej takiego blasku na cerze. A tobie do tych rudych włosów takich. Żeby nie mówić, że jesteś rudą jedzą, to jesteś... Jestem tutaj... czerwona. Aha, sorry, dobra. Nie jestem ruda. W ogóle nie wiem, kiedy, jak to się stało, że ty mnie przerosłaś. Coś tu jakieś jest. Dobrze mnie karmiłaś, albo Dominik mnie dobrze karmił. No chyba. Ale wszerz czy wzdłuż ci przerosło? No w jedno i drugie. Wzdłuż. Jedno i drugie, niestety. Kolejną rzeczą, ulubioną mojej mamy, jest taka bluzko-tunika, którą nazwałam Niezapominajka. Jest ona również inspirowana, jak poprzednia, malarstwem zalipiańskim, bo nie powiedziałam przy tamtej bluzce, że jest inspirowana malarstwem zalipiańskim. I jeszcze tam widzę, mama sobie trzecią rzecz powiesiła, inspirowaną malarstwem zalipiańskim. I ta właśnie to jest ta jedna z tych rzeczy, która mojej mamie przynosi szczęście i jak się w nią ubierze, to ma spokój w klasie, ponieważ jej niebieska. Uwielbia niebieski kolor i on wtedy jest uspokojony. To ten, tak, co powiedział, że ktoś mnie zechce. Tak, bardzo bym chciała właśnie pokazać, bo ona mi przynosi szczęście. Niezapominajka chyba też przynosi szczęście, nie tylko niezapomnienie. No właśnie, i tak widzę, że to tam, jak będziesz się tak przebierała, to ten odcinek będzie bardzo długo trwał, więc... To może mało mówmy, ja się przebiorę. Dobra. No proszę. Dla tych, którzy oglądali serię Fashion Trip, gdzie tworzyłam od podstaw pod Waszym okiem kolekcję Królowa Bajka, te osoby wiedzą, że to była jedna z pierwszych kreacji, które uszyłam, bo to chwaliłam się, byłam bardzo podekscytowana koronkami. Była to właśnie dla mojej mamy koronkowa sukienka z tej kolekcji w kolorze chabrowym i to było tak naprawdę, gdyby nie ona, to by takiej sukienki nie było, byłaby tylko ekri. Ale chciałam dobrać mamie do karnacji, do koloru włosów i... No i cóż, właśnie mama moja twierdzi, że ma te problemy z okolicami talii, więc ta sukienka została troszeczkę tutaj mniej wytaliowana, czyli nie jest typową sukienką trapezową, jest taką lekko rozchodzącą się, co? Nic. Chciałaś coś powiedzieć? Nie. Chyba chciałaś. Coś kłamie? Nie, a propos swoich chudych nóg, żeby mnie tam w dół, no zobacz, kamerzysta nie zjeżdżał, mój zjeżdżaj, kochany. Zjeżdżaj kamerzysto, zjeżdżaj. Kto by nie chciał mieć takich nóg, nawet jak ma 20 lat. Dobrze. Panie do końca. Jak widać, mama sobie dobrała buty w kolorze szarym, bo można sobie tak troszeczkę zgasić taki mocny kolor. No oczywiście na weselu była też troszeczkę inaczej wystylizowana. Miała biżuterię, ładną torebkę. My tutaj pokazujemy Wam tak po prostu... Sotę. Sotę. Mama tak właśnie bardzo lubi tą sukienkę. Ja też bardzo lubię te sukienki. Bardzo często je polecam zresztą mamą panów i panien młodych, dlatego że one nie są szczególnie strojne, są bardzo, można powiedzieć, skromne, ale eleganckie. Jeżeli ktoś, bo to z mamami tak jest, że niestety nadchodzi taki wiek, że talia już nie jest tak mocno zaznaczona, albo na przykład rzucają papierosy, albo są po świętach, tak jak my teraz. Tak, i muszę powiedzieć, że jest bardzo wygodna, bo ja wzięłam sukienkę na przybranie, a byłam od początku do czwartej rano w tej sukience. Mamy te zdjęcia nawet.
Tak, czwarty. Mamy te zdjęcia. Mamy. Ale wiesz, i czułam się bardzo dobrze w niej po prostu. A, jeszcze co chciałam powiedzieć, mama sobie założyła do kompletu skórzaną kurtkę do niej, prawda? Do kościoła. Tak, ramoneska. Ramoneska, bo właśnie to był taki bardziej nowoczesny wybór. Ja wcale to niekoniecznie był przeze mnie narzucony. Mama po prostu lubi takie zestawienia niestandardowe. I takie trochę rockowe. Trochę rockowe, bo tak, mama jest rockowa, bo słucha Dominika piosenek. Bardzo lubię. Więc mama się naprawdę dobrze czuła, jak widzicie, może troszeczkę jest skrępowana tym, że ją nagrywamy, więc od razu chciałabym was poprosić, dajcie jej łapkę w górę. Mama i babcia to były takie osoby, które od dziecka mój jakiś taki kształtowały, jakiś mój własny styl, bo one nigdy mi niczego nie narzucały. Babcia uczyła mi szyć, mama mi zawsze mówiła, że to nieważne jest to, ile mamy pieniędzy, tylko jaki mamy pomysł na to, żeby się ubrać. Zresztą były takie czasy, że nam się nie przelewało, a my z mamą chodziłyśmy do sklepów, kupowałyśmy sobie rzeczy używane i potem babcia uczyła mnie je przerabiać, też uczyła mnie, że czasem warto rzecz używaną kupić nie dla samej rzeczy, tylko dla materiału, szyłyśmy od podstaw i powiem wam, że później moje koleżanki z liceum mi powiedziały, że one myślały, że po prostu ja mam nie wiadomo jak drogie rzeczy, a my naprawdę miałyśmy nie za drogie, ale super przerobione. Kolejną sukienką, którą mama tutaj dla was przygotowała, jest sukienka, która się nazywa jej imieniem. I bardzo przepraszam, że jej wcześniej nie przedstawiłam. Sukienka nazywa się Krystyna, jak moja mama. Dlatego, że pierwszą sukienkę, którą zaprojektowałam, zrobiłam właśnie dla niej specjalnie i ona w kolekcji pozostała. Miałam w zamyśle stworzenie sukienki, która będzie ładnie modelowała talię. Będzie zbierała się ładnie pod biustem i taką drobną drapelią tutaj wysmuklała i wyszczuplała. Mama ma tych sukienek bardzo dużo, ja zresztą Krystyn też trochę mam, bo ja bardzo lubię te sukienki, lubię ten fason. Kolejnymi sukienkami, które były jakby kolejnymi wersjami tej Krystyny jest Stefania od imienia mojej babci i jest jeszcze Magdalena. To są bardzo podobne sukienki, każde są dla innych sylwetek. I mama właśnie ubrała się teraz w tą, taką wzorzystą, bo bardzo ją lubi i chciała wam, wydaje mi się, coś opowiedzieć. To znaczy, związana jest z tym taka dosyć chyba miła historia, bo zawsze pierwszaki są pasowane, więc moja klasa jako pierwszaki też przygotowywała się do pasowania. Od córki dostałam sukienkę na uroczystość, przygotowane szpilki, ale jak zwykle wiadomo, trzeba coś przenieść, coś przygotować, więc biegałam w swoich ulubionych konwersach, czerwonych zresztą, i miałam się przebrać. I w pewnym momencie, kiedy już pasowanie się rozpoczęło, kiedy dzieci już przysięgę składają, pani dyrektor do mnie mówi: Krystyna, i pokazuje na buty. No niestety zapomniałam, wystąpiłam w konwersach, ale muszę powiedzieć, że spodobało się to i moim dzieciom, i niektórym rodzicom, bo stwierdzili, że pani czadowo się ubrała. I od tej pory bardzo lubię swoje konwersy ubierać do często eleganckich rzeczy od mojej Mility. A to jest właśnie, mama pokazała, że to jest jej kolejna ulubiona Krystyna, bo ona, tak jak mówiłam, w szafie ma ich troszeczkę więcej. To jest czarna wersja, koktajlowa. Zdarzało nam się, że na przykład na jednej imprezie ubrałyśmy się tak samo, ponieważ ja też lubię ją, tylko ja mam troszeczkę krótszą, mama ma za kolano. Byłyśmy ostatnio. Byłyśmy, tak. W tej samej sukience na jednej rodzinie. Ja przyjechałam ze Szczecina. A ja z Łodzi. Spotkałyśmy się po środku drogi w tych samych sukienkach, ale to są naprawdę uniwersalne, fajne sukienki dla wielu sylwetek, bo tak jak wam powiedziałam, zamyślam miałam to, żeby one właśnie tworzyły sylwetkę taką, żeby podkreślały talię, budowały ją i wysmuklały, bo te pionowe marszczenia, które tutaj powstają, dodają sylwetce troszeczkę więcej smukłości, więc są przydatne dla wielu sylwetek. I tak jak widać, w każdym wieku, bo mogą nosić jej bardzo młode dziewczyny, mogą nosić nasze mamy, starsze kobiety niż nasze mamy i w ogóle są naprawdę bardzo fajne. I bardzo wygodne. Bardzo wygodne i właśnie w zależności od sytuacji możecie sobie stylizować albo ze szpilkami, tak jak teraz mama jest ubrana, tak jak powiedziała, ze sportowymi butami. I chciałam tutaj jedną rzecz dodać, że właśnie czasem w niektórych poradnikach można przeczytać, że jak kończycie, nie wiem, 30-40 lat, to już nie można zakładać trampek. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki prowadzicie tryb życia, gdzie pracujecie, bo wiadomo, jeżeli jesteście panią na wysokim stanowisku, gdzieś tam
w jakimś urzędzie, to nie wypada czasem założyć, że w ogóle nie wypada założyć trampek, ale jeżeli pracuje się z dziećmi, w gimnastyki z tymi dziećmi jest sporo, to myślę, że jak najbardziej można założyć trampki. Oczywiście, jeżeli się w nich dobrze czuje, bo niektórzy się po prostu w takim obuwiu nie czują w ogóle nigdy dobrze, więc wtedy... Ja polecam. Wtedy są inne wygodne buty, są baletki i są inne mokasyny, które też może do tych sukienek nie będą może szczególnie pasowały, ale tak mówię, no, mokasyny by pasowały może sukienki nie z deseniem i w innej długości. Więc drogie panie, wybierajcie sobie po prostu to, co jest wygodne, to jak to wam pasuje do waszego po prostu życia, po prostu zwyczajnie, a nie to, nie tak jak jest gdzieś napisane i wypunktowane w podręcznikach. Zalipie było inspiracją do stworzenia kilku moich kolekcji i tak w zamyśle mam jeszcze może kilka i to jest jedna z tych sukienek inspirowana malarstwem zalipieńskim. Bardzo często zapraszam Was, żebyście sobie zobaczyli w internecie, jak ta piękna wieś wygląda. Moja mama bardzo lubi te kwiaty, bardzo lubi te kolekcje i to jest kolejna, którą wysłałam do niej, kiedy musiała się ubrać Powiem może bardzo. Tak, bardzo mi zależało, dlatego że przygotowywaliśmy koncert filharmonii pastorałek, nasze dzieci ze szkoły muzycznej i wtedy to były druga klasa i trybunietutki. I tak chciałam mieć taką nutę troszkę góralską i zadzwoniłam, bardzo prosiłam, czy dałoby radę i rzeczywiście. Nie wiem, chyba za dwa dni miałam sukienkę gotową. Czułam się nie poprosi, to jest szybko. Tak, czułam się taka na czasie, na pastorałki, na kolędę. Czułam się bardzo dobrze po prostu. No i właśnie o to chodziło. Mama uczy w szkole muzycznej, uczy nauczania wczesnoszkolnego. Bardzo często musi z dziećmi albo pójść do filharmonii, albo dzieci grają koncert. I wtedy mama właśnie ma przygotowane przeze mnie różne kreacje. Wiszą na szafie jeszcze inne, ale już nie będziemy pokazywać, bo to są na czasem bardzo podobne fasony, tylko mają inne desenie, bo i tam już widzę botanika wisi i kilka innych sukienek. Po prostu jeżeli, powiem to w odniesieniu do mojej mamy, ale tak postępuję z innymi klientkami, jeżeli dana kobieta wygląda w jakimś fasonie dobrze, to często polecam jej, aby po prostu nabyła tych sukienek kilka z różnymi motywami, w różnych kolorach, dlatego że po prostu czasem lepiej mieć coś powielone, jeżeli chodzi o fason, niż kilka innych nietrafionych. Mama bardzo lubi te sukienki, bo zresztą to jest podobny fason do sukienki koronkowej. Nie jest identyczny, ale jest bardzo podobny, więc maskuje talię tam, gdzie mama się nie czuje zbyt komfortowo, żeby to było opięte. Pokazuje nogi. Tutaj ja wygrałam. Co? Tak, nie do końca, no ale staram się. Nie do końca chcę pokazywać, ale ja uważam, że nie ma tutaj nic strasznego, że pokażę trochę nóg, chociaż przez całe życie nie chciała. I tak, no i właśnie to są takie niektóre z tych sukienek, które chciałam Wam pokazać, które mama po prostu bardzo lubi. Jak widziałyście, to wszystkie oprócz tej, którą ja trzymałam w ręku, były w kwiaty, bo koronka też miała motyw kwiatowy. Obiecałam Wam, że pokażę Wam osobę po 60, która bardzo kwiaty lubi i chciałabym Was zainspirować do tego, może niekoniecznie do tego, żebyście miały całą szafę w kwiaty, bo nie każdemu to pasuje, ale chciałabym Was zainspirować do tego, że pomimo tego, że macie 40, 50, 60 lat, ale nawet więcej, możecie nadal być sobą, możecie być pełne energii, możecie być bardzo kobiece i możecie inspirować innych. Pamiętajcie o tym, że jeżeli my kobiety będziemy siebie nawzajem inspirowały, a nie tylko krytykowały w internetach, to po prostu świat będzie kolorowszy, fajniejszy i my będziemy się pewniej czuły i nie będziemy może zachwycone tak bardzo sobą, może nie sobą, tylko innymi wyretuszowanymi dziewczynami na Instagramach, które mają mnóstwo filtrów i wiecie, Photoshopa, tylko zainspirujmy się sobą nawzajem normalnymi, tak jak ja to mówię, normalnymi, czyli takimi niewyretuszowanymi, może niezwyczajnymi, bo my wszystkie kobiety jesteśmy niezwykłe i chciałam Wam powiedzieć, że zarówno te, które noszą plus size, te, które są starsze, młodsze, zarówno modelki, bo przy filmach plus size się zdarzało, że ktoś pisał, że ktoś, kto nosi mały rozmiar, to jest rozmiar dziecięcy. Nieprawda. Wszystkie jesteśmy różne i to w ogóle powoduje to, że świat jest taki fajny, że możemy nosić różne rzeczy. Inspirujmy się nawzajem, bawmy się modą, naprawdę nie bójmy się czasem nawet popełnić jakiś błąd. Ja też sama czasem popełniam i do teraz błędy, ale myślę, że to jest bardzo inspirujące i budujące. I chciałabym, żebyście z tego kanału wyniosły taką pozytywną energię i od tych moich gości, a tym razem ja jestem gościem, ale Ty jesteś moim gościem też. Jestem gościem u siebie. Ty jesteś gościem u teraz ciebie, u siebie. U mnie, a ja też tu kiedyś mieszkałam, więc też jestem trochę u siebie. Więc chciałabym, żebyście po prostu bawiły się modą.
zajrzały do szafy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, nie dawajcie, bo mojej mamie będzie przykro. Zapraszam Was też, żebyście subskrybowały nasz kanał, dlatego że mam dla Was jak zwykle bardzo dużo niespodzianek. Zaprosiłam jeszcze wiele fajnych dziewczyn, więc myślę, że z wieloma z nich jeszcze będziecie mogły się utożsamić i znaleźć dla siebie jakąś inspirację. I po prostu mam nadzieję fajnie się bawić, po prostu zaparzcie sobie kawkę, herbatkę i zasiadajcie przed naszym kanałem. Pozdrawiam Was, do następnego odcinka. Do widzenia. Pa!